Funkcja mod(x) została zapisana poniżej w trzech równoznacznych postaciach. Wybierz formę, z której najłatwiej wywnioskować miejsca zerowe, no, lub inaczej mówiąc pierwiastki funkcji mod(x). No i tu mamy wybrać jedną z trzech możliwości, no a także mamy podać jedno z miejsc zerowych funkcji mod(x). Dobrze, więc ja może skopiowałem tutaj to zadanie, tu je zrobimy i potem sobie sprawdzimy odpowiedź. Czyli tak, to jest funkcja kwadratowa, prawda? Wiemy, to są, jest napisane, że to jest jedna funkcja i to są jej różne zapisy. Może przypomnijmy sobie, jak się te zapisy nazywają. Więc to jest postać wierzchołkowa. Inaczej też zwana kanoniczną. Kanoniczna postać. To jest postać ogólna, w postaci takiego wielomianu, prawda? Współczynnik razy x kwadrat plus współczynnik razy x plus wyraz wolny. Czyli to jest postać ogólna. I to jest postać iloczynowa. No właśnie, teraz chodzi o to, żeby podać, z którego najłatwiej miejsca zerowe, czyli innymi słowy, no musimy umieć rozwiązać równanie e mod x równe 0. No i zobaczmy, z której to postaci najłatwiej nam takie równanie rozwiązać. No tutaj, prawda, czyli innymi słowy, no jakbyśmy skorzystali z postaci ogólnej, no to musielibyśmy rozwiązać równanie 4x kwadrat minus 8x minus 32 równe 0. No właśnie, no, albo ktoś zna wzory, no to są wzory na rozwiązywanie równania kwadratowego, trzeba je tutaj zastosować. No ale popatrzmy może na postać iloczynową, prawda? Jeżeli to zapiszemy w postaci 4 razy x plus 2 razy x minus 4 równe 0, no to przez 4 możemy natychmiast podzielić i mamy tak, iloczyn dwóch liczb jest równy 0, prawda? Te dwa nawiasy. No ale kiedy iloczyn jest równy 0? Wtedy, kiedy jedna z tych liczb wystarczy, aby była 0. Czyli tutaj x równe minus 2 lub x równe 4, czyli oczywiście najłatwiej nam wypowiedzieć się o pierwiastkach trójmianu kwadratowego, czy też o miejscach zerowych funkcji kwadratowej, no z postaci iloczynowej, dlatego że tutaj te pierwiastki są jakby napisane. Prawda? Do rozwiązania mamy proste równania liniowe, czyli tutaj jest x plus 2 równe 0 lub x minus 4 równe 0, no i to w pamięci się rozwiązuje. Czyli odpowiedź jest postać iloczynowa, no i te pierwiastki to są minus 2 lub 4. Dwa pierwiastki są, czyli tak, postać iloczynowa, no i tu wpiszmy może 4, 5, nie 5, tylko 4, o, no i sprawdźmy prawidłowo, no może następne zadanie. No to jest to samo, więc z najłatwiej miejsca zerowe. No to jest to samo zadanie, to już wiemy, że to jest, odpowiedź jest tutaj, powiedzmy wpiszemy sobie minus 7. Minus jedno z tych pierwiastków, minus 7. Dalej. No, następne. O, tutaj mamy pewną nową treść. Znowuż mamy funkcję kwadratową, natomiast z której z tych postaci najłatwiej odczytać współrzędne wierzchołka? No i trzeba podać współrzędne tego wierzchołka. Może wróćmy na chwilę tutaj. No, wykresem tej funkcji jest parabola. Wykresem funkcji kwadratowej, to wiemy. No i parabola może być taka, prawda? Ramiona może mieć do dołu lub też ramiona może mieć do góry. No i tutaj jest współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, a tu ujemny. I tu są te wierzchołki. No dobrze, popatrzmy teraz na naszą parabolę tutaj. Ona ma współczynnik przy x kwadrat ujemny, czyli ramiona będą do dołu. Czyli sytuacja będzie taka, czyli to jest maksimum tej funkcji musimy znaleźć. No i kiedy, z której postaci? No, jak sama nazwa wskazuje, postać wierzchołkowa prawdopodobnie jest taka, że z niej właśnie najłatwiej współrzędne wierzchołka odczytać. A no dlaczego? Dlatego, że wróćmy może do tego, prawda? Popatrzmy na tę postać wierzchołkową, czyli to jest, wiemy już, że ramiona są do dołu, czyli chodzi o maksimum tej funkcji. Teraz tak, tu mamy kwadrat minus kwadrat, czyli ta rzecz tutaj, no jest zawsze mniejsza równa 0, czyli maksymalna, no i tu jeszcze dodajemy coś, prawda? Czyli maksymalna wartość tej funkcji jest wtedy, kiedy ten nawias jest równy 0, czyli x równe minus 4, prawda? Czyli z postaci, no dlatego to się nazywa postacią wierzchołkową, czasem kanoniczną, czasem wierzchołkową, więc to jest ta postać. Jakie są współrzędne wierzchołka? No x jest minus 4, prawda? To jest współrzędna x minus 4,
No, a jaka jest współrzędna y wierzchołka? No, współrzędna y wierzchołka, tak, czyli jesteśmy w tej sytuacji, no to jest, czyli mamy ten x, no to y to jest wartość tej funkcji w punkcie x wierzchołka. No, ale skoro x wierzchołka jest minus 4, to jest 0, czyli to jest wyraz wolny. Tutaj w tej postaci wierzchołkowej to jest współrzędna wierzchołka, czyli tu będzie 18. No i tu mamy jeszcze jedno zadanie, mianowicie teraz wybierz formę, która najłatwiej pozwala znaleźć punkt przecięcia wykresu z osią y. Czyli wróćmy może tutaj do tego. Czyli co, jak mamy taką parabolę, narysujmy może ją sobie tutaj jeszcze raz, wykres. No, mamy jakąś parabolę. I teraz chcemy znaleźć punkt przecięcia z osią y, czyli powiedzmy ten punkt. No to ten punkt, prawda, to jest wartość tej naszej funkcji kwadratowej dla x równego 0. Wobec tego popatrzmy tutaj, czyli jak, z której postaci najłatwiej obliczyć wartość w zerze? No po prostu trzeba podstawić x równe 0. No więc najłatwiej chyba jest z postaci takiej ogólnej, dlatego że jak x jest równe 0, to zarówno x kwadrat jest 0, jak i x jest 0. No i wtedy po prostu ten wyraz wolny w postaci ogólnej to jest współrzędna y punktu przecięcia z osią x, prawda? Czyli tutaj wstawiamy x równe 0 i wtedy odczytujemy wartość funkcji w zerze. Czyli tutaj to będzie ta postać ogólna, no i wartość jest, prawda, 0, 0 plus 24, czyli 24. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.